Cześć wszystkim, z tej strony Paula, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable i dzisiaj mamy kolejną aktualizację i to jest szukanie chyba skarbów i dialogi urodzinowe. Przepraszam za dźwięki w tle, standardowo po prostu. Wbiłam sobie kody, mam nadzieję, że dobrze i że wszystkie w sumie, bo dobra, poodbieram to sobie. Zaraz mi się zapełni ten cały. Jeszcze w ogóle w Moorland jest jakby dla lifetime'ów w tym sklepie takim jest nowe ogłowie brązowe do odebrania. Co, jestem ciekawa tego fajnego. Ładne. Dobra, robot urodzinowy. XD. Dobra. Skanowanie twarzy. Zwita, jestem robotem urodzinowym. Postępuj zgodnie ze wskazówkami. Ukończ szlak skarbów, by zdobyć wszystkie nagrody. Pierwsza wskazówka. Zrzędliwy staruszek, świetny tancerz w domu. Okej. Okay. W domu zrzędliwego staruszka. No wiadomo, i to tańczącego. No wiadomo, że chodzi o Jaspera. Nawet tu są ludzie, więc mamy podpowiedź. I w domu, czyli w środku, tak? Dobra, to pobawimy się w poszukiwacza skarbów. O, ile ludzi! Okej, okay, jest wskazówka. Druga. Okej. Okay. Czytasz wiadomość? Druga wskazówka. Dom świateł. Przystań marynarz biały wysoki. Przystań marynarz biały wysoki. No latarnia, ale... Ale ta latarnia gdzie? W Moorland, tak? A tu jest latarnia, dobra. Dobra, myślałam, że mam jechać gdzieś na jakiś zachodni przylądek czy inne dziady. Dobra. No tu też są ludzie, w sumie wiadomo. Mam tam wejść? Czy po prostu jest tutaj... okej. Okay. Kowal uderzający w kowadło metal. Dobry kowal, gorący metal. Okej. Okay. No to lecimy do kowala. Taki spoiler w sumie, porobimy sobie wszystko. Oj, aha, to wiem już co to jest za te podkówki takie. A ja chyba nie mam takiej podkówki. W ogóle mam już trzy te czapraki jakby z podkładkami. Jeden z kodu, drugi sobie kupiłam ostatnio, a ten pierwszy mam jakby od dawna, odkąd wszedł po raz pierwszy. Dobra, gdzie jest kowal? To jest trudne, znaczy proste. W sensie na razie, zobaczymy jak będzie później. Ale jakbym miała to robić na innym terenie, to wydaje mi się, że chyba nie byłabym w stanie. Na przykład w jakimś jodłowym gaju, czy w Valedale, czy coś takiego. Albo w Eponie, o Jezus, w Eponie. Znajdujesz wiadomość. Czwarta wskazówka. Miejsce, które przywitało cię w tej grze. Bez błąd obliczeń. Korekta. Miejsce, które przywitało cię na tym świecie. Przepraszam, to prawdziwy świat. Zapomnij o moim poprzednim komunikacie. Ojeju. Ej, fajne to na razie. Nie wiem, czy było kiedyś takie coś. Jakby ktoś mógł mi napisać, to byłabym wdzięczna, bo jestem ciekawa, czy to jest jako pierwsze, czy jako nie. Te quizy chyba nie są jako pierwszy raz, ale o tym nie słyszałam. Tam mnie przywitano. Tu. O, okej. Okay. Justin mnie przywitał. Okej. Okay.
Piąta wskazówka. Piąta. Stara kobieta na wschód od Murlan. Czerwony dom. Ptaki, jabłonie. Dobrze, dobrze. No jasne, że pani Holdsworth. No jasne, że tak. Jezu, jak się zacina. Jedziemy stąd. Jasne, że pani Holdsworth. O, tutaj. No, ale blisko. Myślałam, że to jest z drugiej strony. Jakby moja orientacja w terenie, w sumie to i w Star Stable, i w świecie rzeczywistym, to jest tragedia. Mamy butelkę. A, tu jest, okej. Okay. Mamy butelkę. Butelkę też trzeba wybrać. Tylko niech sobie jedzie kłusem. Dobra, przepraszam pani Holdsworth, ale ja muszę wejść pani tym koniem na podest. Na balkon, na werandę. Dobra, nieważne. Ukończono szlak skarbów. Wow, wróć do robota urodzinowego, bo odebraj nagrodę. Co to jest? Tort urodzinowy dla konia. Ej, jak to sprzedam, mam 3 star końsy? What? A ile tych tortów? Co jest? Jak to sprzedam, naprawdę będę mieć star coinsy? Butelki tu są. Przepraszam, że ten, ale muszę to zebrać, bo mi się świeci i po prostu muszę to zebrać. O Jezus, ale ten królik szaleje. Musiałabym do niego wstać, ale nie chce mi się przerywać nagrywania, dlatego do niego nie wstanę i po prostu... no, nie wiem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Aha, tutaj ktoś nie wie, o co chodzi, o nie. Szlak skarów zakończony powodzeniem. Oto nagroda. Dziękuję, urodzinowa istoto. Do widzenia. Okej. Okay. Skanowanie twarzy urodzinowej istoty. Bzz. Witaj z powrotem, robot urodzinowy, daje ci wskazówki. Ukończ szlak skarbów, otrzymasz dostęp do ostatniego. Pierwsza wskazówka, bzz. Fort Pinta, przystanek. Wow. I to tak cały czas? W sensie tak dużo będzie tych wskazówek? Tych tras jakby wskazówkowych? Bzy przystanek, okej. Okay. Jedziemy sobie na przystanek. Nie no, zatłukę po prostu tego królika. Będzie pasztet pyszny. Naprawdę. A nie chce mi się wstawać. Jestem strasznym leniem. No, koń, pośpiesz się troszkę. Aha, tam się coś zaznaczyło. Ładny konik, ładny. Ładny, naprawdę. Właśnie, jeszcze muszę wam pokazać te. To o głowie i są dialogi z postaciami. O Jezu, ten filmik pewnie znowu będzie długi. Dobra. Druga wskazówka. Biedna i samotna armata. Samotna w wieży. Chyba wiem. Chyba wiem. A jak to będzie na jakieś te? Na jakieś... No nie? A jak dużo będzie tego? Samotna, biedna armata. Jedziemy do biednej armaty. Nie ma butelek? Chyba nie. Nie widziałam. Dobra, lecimy do biednej, samotnej armaty w wieży. Koń, rusz się trochę, bo nie mam całego dnia. I tak już jest późno. Ej, ale gdzie jest ta armata? Bo ja nie pamiętam. Ja za bardzo nie pamiętam, gdzie jest ta biedna i samotna armata, ale chyba tu. A, jedź. Jedź, proszę, jedź. Czy tu jest kilka samotnych armat? Samotna armata jest w tym takim jakby ostatnim. Nie wiem, jak wam to pokazać. Może zobaczcie sobie z tej perspektywy. To jest ten, gdzie byliśmy przed chwilą, bo to po prostu przejechać korytarzem i wyjechać do góry. To tutaj jest ten kolejny. Tu jest ta samotna armata, o którą chodziło.
Wielkie drzewo, konie na targu, ja lubią. Co? A chyba koło targu. Wielkie drzewo, konie na targu, ja lubią. Oh my gosh. Nie wiem, gdzie jest drzewo, które lubią konie na targu. Dobra, chcę tędy. Jedziemy na targ, koni, zobaczymy. Aha, to tam był ten, wycieczka. Wycieczka po Forcie Pinta. Zrobię sobie to. Nie prosiliście o żadne nagrywanko, to w sumie nawet lepiej dla mnie, dla mojego czasu. Zrobię sobie sama. No, jedziemy sobie. Trochę długi pewnie będzie ten odcinek, ale zobaczymy, co mam. Jestem ciekawa naprawdę, czy jak to sprzedam, to dostanę Starcoinsy. Aha, już nie. Już nie. Stop. Wielkie drzewo, które lubią konie na targu. Tu jest targ koni. Aha, i o to drzewo chodzi. Tak. Ło. Pytry, stój. Dobra. Cztery. Czwarta wskazówka. Czyż woda nie jest straszna, tylko ją dotknij, a zardzewiejesz. Co? Co? Kto by chciał robić zakupy, pływając na takim materiale? Czy woda nie jest straszna, tylko ją dotknij, a zardzewiejesz? Kto by chciał robić zakupy, pływając na takim materiale? Co? Jakby skojarzyło mi się z tą barką kucyków, albo gdzieś tam, jakby tą drugą. Ale wydaje mi się, że raczej będzie to plaża. Tylko nie wiem, w którym miejscu, jakiś materiał. Jakie zakupy, jakiś materiał. I kto tu będzie rdzewiał? Ej, nie mam pojęcia. Dobra. Tu jest jakaś łódeczka. Ale to chyba nie o nią chodzi. Boże, go odmienili. Matko jedyna. Star Sailor szaleje. Ej, o co chodzi? No, żeby w Forcie Pinta sobie nie poradzić, to jest specjalnie tak skonstruowane, żeby zrobić z nas nieco ćwoki, no. Ktoś, widzę, też chyba pomyślał o barce z kucykami. A, jest! Jest tutaj! Dobra. Mamy. Ręce w górę. Och, tańcz, czas na dyskotekę. No to raczej na dyskotekę. Nie? No to sobie lecimy na dyskotekę. Dlaczego za mną biegniesz, albo przede mną zagłuszasz równowagę mojemu koniowi? On nie lubi tak. On jest samotnikiem. Bardzo. I tu? Tak? Chodzi o dyskotekę, dobra. Koń, ty tu poczekaj na mnie. Ja sobie pobiegnę szybko. W ogóle pierwszy raz tu jestem. Ładnie. Okej. Wróć do robota. Dobrze. I wkrótce ukończę ten szlak, czyli jeszcze jeden. Mieliśmy Fort Pinta, to teraz pewnie będzie srebrna polana, a po odnowieniu to będzie straszne. O tym ja tam nie znam takich szczegółów jak w Murland, że wiem, że o metal, albo wiem, że o czerwony domek, albo starsza pani, albo nie wiem, kopalnia też by mogła być w sumie. No nie wiem. To jest... A chciałam w sumie to zrobić. Jakby... Mogę to zrobić? Jak najbardziej. O, wypuścimy sobie króliczka. Ładny koń, ale przydałoby się go ubrać jakoś normalnie. No ale dobra. Są te urodziny, to jeździmy sobie na różowo. Dwa leni. Czy tam na fioletowo. I jeszcze to okropne siodło. W sensie westernowe. Jak ja nienawidzę westernowego siodła. Nie podoba mi się w ogóle ten styl. Ja do niego nic nie mam, tylko mi się osobiście po prostu nie podoba. Tak samo w zwykłym jeździectwie, że tak powiem, normalnym życiu też mi się nie podoba western. Ale bardziej w sumie to siodło westernowe. Western jest spoko, super i w ogóle. Dobra. Szlak skarbów zakończony powodzeniem. Oto nagroda. Dziękuję, urodzinowa istoto. Do zobaczenia. A dostajemy rzeczy dużo, wow. Skanowanie twarzy urodzinowej istoty. Witaj ponownie, ja robot urodzinowy, dam ci wskazówki. Ukończ szlak skarbów, otrzymasz dostęp do ostatniego. Pierwsza wskazówka. Na plaży przyjmę przyjemne miejsce, z uwagę na ogień. Okej, wiem gdzie. Tak mi się wydaje. Trzeci urodzinowy szlak skarbów. A ile ich jest? 5? 10 może? Nie no, to ja wiem, czy 10 to na filmiku. Ale to wam tak to przyspieszyć, bo ja w sumie tylko gadam i gadam. Tutaj się... Wow, dużo nie dzieje. Więc sobie mogę wam to przyspieszyć. Nie obrazicie się, nie? Tutaj jest gdzieś ten... To z tym ogniem.
Ja myślę, to będzie ta wskazówka? Tak, tu jest, dobra. Patrzcie, jak zapamiętałam, a? Wskazówka. Dobra. Nie, nie, jak tylko o. Numer 2. Uderzenie kilofa, twardego jak skała. Okej, to, no to kopalnia. Na pewno. Widzicie? Widzicie? No, jestem mistrzem po prostu. Przewidziałam, jakie będzie następne miejsce, że tak powiem. To coś tak czułam po prostu, że będzie ta kopalnia, albo że miała być. Teraz znowu Murland, to później znowu Fort Pinta, mam nadzieję, tak? Nic poza tym, bo się zgubię, proszę. Oj, oj, jakie lagi, jakie lagi. Oj, oj. Dobra, wyjeżdżamy już z tej lagowni. O, zaraz lepiej, widzicie? Ja tu mogę wejść z koniem, nie? Wydaje mi się, że tutaj do tego chyba grobowca, czyli gdzieś tam. Dobra. Królik! Złaś! Co budujesz? Sporo sprzętu budowlanego, bzy. To chyba wiem już. Dobra, chodziło o plac, ten get, tak jak myślałam. Ja chcę zrobić sobie ogólnie zdjęcie z tą wskazówką, o. Żeby było co na miniaturkę wstawić. Znak na znaku prowadzącym do kopalni. Jest jakiś znak prowadzący do kopalni? Jakby... A jak sobie tak spadniemy, to... nic nam się nie stanie. Znak do kopalni. Jaki tu jest znak do kopalni? No kopalnia jest tutaj. Tu jest ten. Tylko taki znak jakby. Jest tu jakiś inny znak prowadzący do kopalni? A jest tutaj, jest, jest, jest. Okej, okay, okej, okay, jest, tutaj jest. No, szybciutko, szybciutko, nie ma czasu. Dwie skały, co się prawie spotkały, przeskocz nad szczeliną. Chyba już wiem. Mam hopsnąć nad szczeliną, tak? Dobrze, tutaj są te skały. Aha, po drugiej stronie! Po drugiej stronie! Chyba przemyśleli, że wszyscy pojadą od tej strony, a nie od drugiej. I po to było, żeby to przeskoczyć na pewno. Okej. Okay. Aha, wróć do robota. Ale jedzonka! Nasz konik dostanie, mój konik, nasz konik. Tak? Przez centrum Murland? Nie, nie, nie. Nie. Zbyt mocna lagownia, że tak powiem. Murland jest okropny pod tym względem. Nie wiem, czy tam siedzi najwięcej ludzi, możliwe. Ale strasznie mi się tam zacina wszystko. Najlepiej mi działa przy wodzie. No, jakoś tak. Jak dziwnie to jest wszystko skonstruowane, że mi najlepiej działa przy wodzie. No dobra, lecimy. Tu też jest teraz mnóstwo ludzi. Czuć i widać, jak się jedzie. Papa, papa. Znowu jeszcze raz. Most w budowie, mnóstwo drewna. Okej, okay. Most na wzgórzu Nilmera. Spoczywa tu wielki człowiek, to grobowiec, jaskinia. Chodziło o ten grobowiec Jarla. Chyba tak.
Samotna łódź, woda, niebieskie skrzynki i łódź. W pobliżu drewniany słup. No to dobra, gdzieś tam ludzie poszli. To pobiegniemy sobie za nimi. Bo chyba wiem, o co chodzi. Obok tej łodzi chyba się przechodzi, przejeżdża. Jak się robi wyścig z tym kucykiem z Fortupinta. Jak mi się wydaje, że było tutaj takie coś, jak niebieska łódka. Chyba tu. Tak, tutaj. Dobra. Kamienny łuk. Coś wielkiego. Co? Okej. Chodziło o most. Więc most w Forcie Pinta to jest ten kamienny łuk i coś wielkiego. Oh my gosh. Miejsce pełne serdeczności, a dawniej jeszcze wspanialsze. To teraz chodziło o opactwo tego Doyla czy Dyla. I to jest miejsce serdeczności, a niegdyś wspaniałe i po prostu intuicja mi podpowiadała, ale w złym czasie. No, dobra. I to jest ostatnia, tak? Wróć do urodzin. Jakaś bluzeczka. Fajnie. Będą jeszcze jakieś? Czy są tylko trzy? A ten to już jest taki poziom, że naprawdę trzeba zacząć myśleć. No, to nie ma tak, że przeczytacie i od razu wiadomo. Chociaż no, jak ktoś gra regularnie, to umie sobie skojarzyć takie rzeczy. No, ja nie gram regularnie. A do któregoś momentu, powiedzmy do poziomu 17, przeklikałam wszystko jak leci, więc... Więc mogę wiedzieć naprawdę mało. No ale no. Nie ty. Ty, do ciebie mam iść, do robota. Ostatni szlak zakończony. Dziękujemy za zabawę, żegnaj. Ten też jest... Nie! Nie, nie w takiej... Naprawdę? Nie no, wyrzucę spódniczkę, nie będę chodzić w spódniczce. Tak. Dawaj mnie to. Okej. Mam. Taki o, sweterek. Czerwony galaktyczny sweter. A, tak samo jak z kodu mamy niebieski, to teraz mamy czerwony z tego. Okej. Dobra. No i co my jeszcze mamy? Mamy jeszcze pogawędki. Proszę bardzo. Tutaj mamy o... Towarzystwo. O. Towarzystwo. Starshine, Meteor i te... A, Ash i Roko. Dobra. Burmistrz Linda James. Mogę z nimi gadać, tak? Dobra. Prych. Zgadzam się, burmistrzu, ale może lepiej to przemyśleć. Prych. He? Rozmawiam sobie z burmistrzem. Haha, bardzo zabawne. Przecież nie potrafisz czytać w myślach. Potrafisz? To o czym teraz myślę? Tu chodzi o myśli koni, o sposób, w jaki z nimi rozmawiasz. Prawda, burmistrzu? Rży i potakuje. A nie przytakuje? Okej. Okay. Potrafię wyczuć przekręty, ale z drugiej strony Linda umie robić niesamowite rzeczy. Paula, znasz Lindę lepiej niż ja. Czy ona naprawdę potrafi czytać w myślach? Oczywiście Linda czyta w myślach i jest bardzo uzdolniona. Możliwe, nie znam wszystkich jej mocy. Myślę, że to taka sztuczka, tak samo jak twoja i burmistrza. Chcesz powiedzieć, że nie słyszysz, co mówi burmistrz? Okej, Linda jest bardzo uzdolniona. To niesamowite. Tak czy siak, mam kilka pomysłów, jak na tym zarobić. Haha. Okej.
Pominęłam sobie ich, więc sobie teraz do nich wrócimy. Wyjaśnij mi coś, starsza, spośród koni strażników ty jesteś najszybszy i najodważniejszy. Nie da się ukryć. A jednak kolor twojej grzywy sugeruje, że pochodzisz ze stada mistyków. Może zacznij osądzać konia nie po kolorze, a po charakterze. Ha, myślisz jak mistyk. Okej. Okay. Coś więcej mówią? Aha. Dla wojowników najodważniejszym koniem jest ten, kto skacze bez strachu. Ja jestem znany w całym dzikim lesie z potężnych susów. Ja i Linda, mój jeździec, też mamy kilka trofeów za skoki przez przeszkody. Trofea za skakanie? Gdzie odbywają się te konkursy? Muszę wziąć w nich udział natychmiast. Musisz mieć jeźdźca, bez tego nie możesz uczestniczyć w takich zawodach. Dlaczego? Ludzie też w nich skaczą? Nie, oni tylko siedzą, to my wykonujemy całą pracę. Aha! No chyba, że jest koń, który rozumie, no to faktycznie. Ale żeby też usiedzieć na tym koniu podczas skoku, też trzeba umieć, więc nie jest takiego psiu. To czemu dzielicie się z nimi chwałą? Ludzie są bardzo delikatni, łatwiej pozwolić im myśleć, że bez nich nie dalibyśmy rady. I naprawdę myślą, że to dzięki nim zwyciężacie? Tak. Niewiarygodne. Okej, dobra, to już widzieliśmy, ale jeszcze z tamtymi chyba nie skończyliśmy w takim razie, skoro oni mówią po kilka rzeczy jakby... zgadzam się, burmistrzu. Okej. Dobra. A ten tylko zarabia. I oni mówią tylko to samo. Dobra, to przeklikamy. Powinny być oznaczenia jakieś. Ludzi, z którymi mogę porozmawiać. Bo tu też kogoś widziałam. Rianon i... Rowan. Rowana. Powiedziałaś, że jesteś strażniczką dziczy. Coś tam. Chronię las dla strażników Aiden. Wolę przebywać z będącymi pod swoją opieką dzikimi końmi niż w mieście pełnym ludzi. Mam tak samo, choć lubię rozmawiać z odwiedzającymi jorwickie parki, to wolę przebywać w buszu, z dala od wszystkich. Czy jakiekolwiek inne miejsce zapiera dech bardziej niż lasy Jorwiku? W Australii są miejsca, które zdecydowanie mogłyby konkurować z Jorwikiem. Myślę, że chętnie byś popatrzyła na Brumlis. Brumlis? Tak, nazywamy zdziczałe konie terytorium północnego. Chciałabym je zobaczyć. Ostatnio na Jorwiku tyle się dzieje, że przydałoby mi się wakacje w jakimś odległym miejscu. Daj mi znać, gdy będziesz chciała się wybrać do Australii, to osobiście ci wszystko pokażę. Dobra, mówisz coś jeszcze? Okej, okay, a jak się mają sprawy na posterunku Sekwoi? Powiedzieć, że to dzika przygoda, to jakby nic nie powiedzieć. Ale mam najlepszy zespół, który pomaga mi odbudować ten posterunek. Czy to prawda, że zniknął pierwszy człowiek, który odkrył dziki las? Zakładam, że mówisz o Edith Octavie Hartwood. Tak, to prawda, jej los pozostaje tajemnicą. Ale nie zgodzę się z tym, że to ona odkryła dziki las. Jak chcecie wiedzieć coś więcej o tej Edith Octavie Hartwood, to u mnie na kanale jest odcinek z aktualizacją, gdzie był wprowadzony ten dziki las i ta jej historia, więc można sobie obejrzeć. Co masz na myśli? Na tej wyspie ludzie żyli na długo przed przybyciem tych osadników o fikuśnych imionach. Chodzi ci o Kaltersów? O pierwszych mieszkańców Jorwiku, którzy przymierzyli każdy skrawek wyspy, zanim przodkowie Jona, Johna Jarla w ogóle zaczęli budować statki. Historia wyspy opisana na Jorwikipedii to jedyny wierzchołek góry lodowej. Całość jest znacznie bardziej rozbudowana. Chciałabym poznać ich losy. Okej. I oni sobie tak tylko gadają. Nie, już nie! Lis, czy ja mogę to jakoś wyłączyć? Dobra, udało się. Okej. Dalej tu są ludzie. Izabel. Mikas, Tongrad i Talia. Paula, wydaje mi się, że cię znam, albo przynajmniej wiem, co ci w duszy gra. Pragniesz przygody, prawda? To niedorzeczne. Paula z pewnością chce być w centrum uwagi. Pragnie stanąć na środku sceny przed pełną uwielbienia publiką. Chcesz magii, prawda? Pragniesz zatracić się w świecie dziwów, to ci w duszy gra. Mam rację. Przygód sławy magii. Magii! Naturalnie, kochanie, nie ma nic lepszego niż zadziwianie świata. Paula, odkąd pojawiłaś się na Jorwiku, stał się znacznie bardziej magiczny.
Najwięksi pionierzy zmieniają nasze rozumienie niemożliwego. Chyba można powiedzieć, że odkrywanie to pewien rodzaj magii. Gdy jesteś gwiazdą sceny i ekranu, musisz wcielać się w swoje role. Jednej nocy możesz być niemłodą baronową skrywającą mroczny sekret, a następnego wieczora odważnym bohaterem na koniu. Jedyną sztuczką, której nie potrafię, jest znikanie. Okej. I one chyba tyle mówią. Nie chcę mi się już tych wszystkich wariantów, no bo powiedzą pewnie podobnie. Dobra, dalej mamy Lisę, Madison i Raptora. Raptor! Liza, skąd wiedziałeś, że chcesz zostać piosenkarką? Zawsze łatwiej było wyrażać uczucia na papierze. Pisanie słów do muzyki sprawia, że wydają się prawdziwsze. O, to piękne. Raptor, a jak było w twoim przypadku? Kasa, kasa, jo, forca musi się zgadzać. Szacun. A to prawda, że zaprzyjaźniliście się z wilkiem, coś tam? No jaha. He? Słyszałam o tym, to było niesamowite. Niewidoma pani sprawiedliwości i jej asystentka odkryły spisek, który miał na celu wykradnięcie wody. Potrzebowali pomocy Raptora, który dzięki mocy rapu i tańczącym wilkom przepędził złończyńców, uwolnił mieszkańców miasta i zapobiegł sztucznie wywołanej suszy. Sama prawda, Joget nie miało szans. Raz śpiewałam drzewu, by mu pomóc znaleźć nowego przyjaciela. Okej. To było bardzo stare drzewo. A miałaś śpiewające i tańczące wilki? Ten koń z niebieską grzywą to twój przyjaciel? Tak, starszeń to moja bratnia dusza, połączyła nas przeznaczenie. Ja też mam konia duszy, nazywa się Night Dust, to dziki ogier. Dziki ogier, mam nadzieję, że jesteś ostrożna. Walka z piratami, kradnącymi konie, gonitwa do czarodzieja, zakradanie się do tajnych, straszliwych laboratoriów i lot przez miasto Jorvik, podczas którego mierzyłam się z potworami, nauczyły mnie czegoś ważnego. Czego? Że trzeba się mocno trzymać, żeby nie spaść. Och, to zdecydowanie ważne. Gdy ja nawiązywałam więź ze starszeniem, nauczyłam się zaufania do siebie i swoich przyjaciół. To już wiedziałam, może to dlatego, że Najdas jest ładniejszy niż starszeń, jego umaszczenie jest zrobione z gwiazd. Że jaki jest? Okej, to już wiemy. To już wiemy. Nie, no nie! Jeju! Dobra, a jak... Tylko z Madison? Ja z nim też. Okej, to jest jedno i to samo. W porządku. Okej. Dalej. Tu mamy ludzi. Maja, Justin, Jasper. Maja, Justin, Jasper. Dobrze, okej. Dlaczego nie odwiedza pan już Murland, panie Holdbrook? Jezus. Tomat chciał, żebym trzymał się z daleka, tak? Och, chodzi o Catherine. Myślałem, że już sobie wszystko wyjaśniliście. Nie, nie, nie chodzi o to. Chodzi o mój taniec. Dzieciaki z obozu jezieckiego nie mogą się oprzeć moim ruchom. Ilekroć przychodzi stary Jasper, całe miejsce zmienia się w dyskotekę. Dziadku, tylko nie znowu. A więc pracujesz w stajniach Morland długo? Tak, proszę pana, wydaje mi się, jakbym pracowała tam już wiele lat. Jestem bardzo wdzięczna, że pan Morland mnie zatrudnił i jest taki wyrozumiały. Ja też się z tego cieszę, stałaś się ważną częścią tego miejsca, Majo. Już prawie nie pamiętam twojej poprzedniczki. A kto to był? Chyba miała na imię Maj. A może stajną od zawsze jesteś ty? Po prostu coś się wydarzyło. Niektóre moje wspomnienia wciąż są niewyraźne. Ech, przestań myśleć o przyszłości, jesteś młody i powinieneś się skupić na przyszłości. Zamierzasz pójść w ślady rodziców i przejąć stajnię, gdy twój ojciec przejdzie na emeryturę? Dorównanie tacie to spora presja. Bzdura, będziesz dwa razy lepszy niż Thomas, mój wnuk na pewno sobie poradzi. I uwaga, mamy tutaj Tinkana, Junipera, Willow i Concorda. Albo Concord. Dobrze się bawisz, maluchu? Ryży. Jeszcze nie mówi. Naprawdę wydaje się, że jest w tym samym wieku, co pozostałe źrebaki dzikiego lasu, a one już mówią. Prych. Jej wiek jest trochę skomplikowany. Teraz to właściwie u niej wszystko jest skomplikowane. Puf. Jesteś bardzo młoda, nie powinnaś mieć jeszcze problemów z czymś, co jest skomplikowane. Niestety jej jeździec wciąż rozpacza i próbuje się pogodzić z tym, kim Concord się stała. Och, to bolesne, prawda? Gdy ludzie, których kochasz i którym jesteś najbliższa, nie widzą prawdziwej ciebie. Pociąga nosem. O,
Wiem, malutka, wiem. Możesz tylko być cierpliwa i pozostać sobą. Z czasem twój człowiek zobaczy, kim naprawdę jesteś. Concord, Anne w końcu się przekona. Juniper, myślisz czasem o tym, by wyjechać z dzikiego lasu i znaleźć sobie człowieka? Ja w życiu nie odejdę, ani nie pozwolę, żeby ktoś mnie dosiadał. A nie zastanowisz się nigdy... Nie zastanawiasz się nigdy nad Darem Aiden? Co masz na myśli? To takie uczucie pomiędzy koniem i człowiekiem, które odkrywamy, gdy znajdziemy bratnią duszę. Znam to uczucie, mam tak każdego dnia. Ale mówię, że nigdy nie miałeś ludzkiego jeźdźca. Roko to moja bratnia dusza. Nasza więź jest niezniszczalna. Myślisz, że czujemy Darth Aiden? Tak, tak myślę. Dobra. To już było, dobra. Ej. Nie da się czasem wyłączyć jakoś może tych? Dobra. Teraz tutaj. Mam nadzieję, że nikogo tu nie ominęłam. Ominęłam trochę. Trochę ominęłam. Kto to jest? Dorit, Carl Peterson, Andy i Hug. Muszę przyznać, doktor Shepard, że widok na Jorviku takiego miejsca jak ranczo ratunkowe to duża ulga. Wszyscy wiemy o uzdrawiających właściwościach zwierząt, ale niewiele ośrodków skupia się na tym tak bardzo jak pański. Proszę mi mówić Hug. Sam doświadczyłem tych właściwości, więc chciałem w taki sam sposób pomagać innym. To dlatego leczymy zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Mamy też jednego z twoich koni, Dorit. Tę uciekinierkę Ellie już nie jest moja. Gdy zobaczyłam, jak Ellie się zaprzyjaźniła z tą dziewczyną, która jej pomogła, nie chciałam ich rozdzielać. Myślę, że Mai też by się przydały te lecznice właściwości Ellie. Konie naprawdę leczą ludzi. Moja Liza miała spore problemy, gdy przybiliśmy na Jorvik, a Starshine zmienił jej życie na wielu płaszczyznach. Ich niezwykła więź zainspirowała mnie do stworzenia rancha Starshine. Można powiedzieć, że to też pewnego rodzaju uzdrowisko. Jorvik to piękne miejsce z cudownymi ludźmi, ale to konie sprawiają, że jest naprawdę wyjątkowe. Sam bym tego lepiej nie ujął. Pan Peterson, przemyślał pan moją ofertę powiększenia inwentarza? Przykro mi, Andy, ale na ranczu starszej nie poradzimy sobie już z większą liczbą zwierząt. Mary by mnie udusiła, gdybym zamówił jeszcze jakieś. Rany, Julek, nie ma czegoś takiego jak za dużo zwierząt. Przecież nawet nie macie żadnych lam. Nic nie obiecuję, ale spróbuj mnie przekonać. Po co mi lamy? No bo lama robi wszystko, to co owca. Ale do tego potrafi pluć. To niezbyt przekonujące. Potrafię pluć na 3 metry i nie tylko śliną czy flegmą, ale też sokami żołądkowymi. To dopiero paskudztwo. To mi wygląda na stworzenie z tego filmu o dinozaurach, tego pierwszego. Chodzi ci o Dilophosaura? Ach, chciałbym mieć takiego dinozaura. Porozmawiaj z moją siostrzenicą Madison, jest ekspertką w tropieniu dinozaurów. To jest siostrzenica! Naprawdę? Jeśli znajdę Dilophosaura, to kupi go pan na swoje rancho, panie Peterson? Proszę, nie! Okej, to już mamy. Nie! Jeju, nie! Już wystarczy! Wystarczy! O, okej, mamy. Dalej, to jest pani Drake, Josh i Idris. Paula, dobrze, że z nami jesteś. Mam nadzieję, że pomożesz nam rozstrzygnąć pewien spór. Kto z nas zrobił najwięcej, by Jorvik był najlepszym miejscem dla jeźdźców takich jak ty? Nie lubię się przechwalać, ale pomogłem zbudować rancho starszej, na którym można poczuć ducha dzikiego zachodu. Mamy tańce, rodeo, zaganianie zwierząt i łatwy dostęp do szlaku czerwonych sznurków. A gdyby nie ja, nie byłoby dostępu do Epony, dzięki mnie można dotrzeć do nowej grani na lustrzane bagna i w inne miejsca. No czy to nie jest lepsze niż jakieś tam rancho? Ptaszyno, czy muszę przypominać o radości i magii, które wniosłem do twojego życia? Mój cyrk spełnia marzenia, mamy wyścigi, przepowiadanie przyszłości, najwspanialsze z tajemnic. Więc które z nas najbardziej uprzyjemniło twój czas na Jorviku? Nie każcie mi wybierać. Na pewno nie ona. Josh, Rancho, Idris! No dobra, pomógł nam z Fripem. Słuchajcie, Paula przemówiła, niech wszyscy szalbierze zejdą mi z drogi, gdyż spełniam marzenie. Oto ja, cudotwórca i niekwestionowany maestro dający mieszkańcom Jorviku lepsze życie.
A więc wolisz krzykacza, dobra, porozmawiajmy o drugim miejscu, tylko tego nie zepsuj, starzystko. No sorry, Josh, ale Epona... Co jest w ogóle w Eponie? Nie mam pojęcia, co jest w Eponie. No dobra. Dobry wybór, przymknę oko na to, że wyprzedził mnie cyrkowiec, ale wezmiesz za to nadgodziny. Widzimy się w moim biurze i nie przywoź żadnych kotów w torby na siodło. Ostatnie miejsce, nie wiem co powiedzieć, widocznie życie na Dzikim Zachodzie nie jest dla każdego. Chyba trzeba będzie przyzwyczaić się do samotności. Josh, przepraszam. O nie, będę miała wyrzucić sumienie. To nie. O, tu są Fara, jest Fara, Syntax i Kema. Nie znam Kemy. To straszne, co takie firmy energetyczne jak Get czy Darkcore wyprawiają z Jorvikiem. Zdecydowanie, ci ludzie są tacy krótkowzroczni. Wycinają nasze lasy i zatruwają jeziora oraz strumienie, żeby zdobyć więcej paliwa kopalnego. W Mistfall nie ma problemu wycinania drzew, ale nawet status Parku Narodowego nie powstrzymuje pożarów wywołujących zmianami klimatu. Należy do grupy Chill, walczymy w Eponie, dokumentując wszystkie przestępstwa, które Get chce zatuszować. Trzeba ich pociągnąć do odpowiedzialności. Coś wspaniałego, więcej osób musi zacząć działać. Przyroda to nie tylko wyjazd na wakacje, to nasz dom. Wszystko jest ze sobą połączone. Cieszę się, że mieszkańcy Jorviku polubili moją pracę. Dzięki temu mogę pokazywać im, jak żyć w zgodzie z naturą. Tak, musimy walczyć. I o to chodzi, stawka jest zbyt wysoka, razem damy radę. Mam pomysł, powinniśmy zorganizować spotkanie w mieście Jorvik, coś w stylu młodzieżowego strajku klimatycznego. Tak, Greta to moja bohaterka, tak samo jak Rania. Możesz na mnie liczyć, robienie transparentów protestowych to najlepszy sposób na recykling starych pudełek po pizzy. Paula, mam nadzieję, że przyjdziesz razem z przyjaciółmi. Dobra, to mamy. Wiemy, o co w tym chodzi. To beznadziejna sytuacja. Dobra. Okej, okay. Pójdziemy sobie teraz na stronę zewnętrzną, bo tu jest Gary, ale on chyba nie rozmawia z nami, prawda? Nie, on tylko daje konia i idzie sobie. Z nimi gadałyśmy? Rania? Nie, chyba nie. Jeśli chcesz poznać rośliny naturalnie występujące na wyspie, mogę ci nauczyć kilku rzeczy, których nie znajdziesz w książkach. Naprawdę? Na przykład jakich? Przeczytałam wszystkie poradniki i zrobiłam badania w terenie. Naukowe nazwy i diagramy są przydatne, ale nie powiedzą ci, które rośliny zapewniają dobry sen albo ukoją ból. Mnie to wygląda na medycynę naturalną. Każda roślina w Dundul ma kilka takich... Jeśli chcecie, mogę się podzielić wiedzą dotyczącą naszych tradycji z całą waszą trójką. Oczywiście, znajomość roślin może kiedyś w lesie uratować komuś życie. Brzmi wspaniale, chętnie się czegoś nauczę. Mama na pewno nie będzie miała nic przeciwko kilku nowym lekom naturalnym w jej kolekcji, więc ja też bardzo chętnie. Mogę zaprosić przyjaciółkę Sky? Im nas więcej, tym lepiej. Czy to prawda, co pani mówią, że jest pani wiedźmą? A czy jorwickie lato jest długie? W Chile miałem babkę cioteczną, która była brują. Ludzie z wioski przychodzili do niej po lekarstwa na dolegliwości, z którymi nie radzili sobie lekarze lub na problemy, których nie potrafiła rozwiązać policja. No tak, możecie nas nazywać wiedźmami albo jakkolwiek chcecie. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy. A czy wiedźmy nie mają jakiegoś chowańca, na przykład czarnego kota? Ja odnajduję siłę w mojej więzi z pszczołami. Może nie są tak puszyste jak kotki, ale nie zamieniłabym ich miod na nic innego. W opowiadaniach chowańcy potrafią być oczami wiedźmy. Mój koń Delinger też jest moimi oczami, gdy jedziemy przez las. Czy to sprawia, że jestem wiedźmą? Hehe, trzeba chyba czegoś więcej, młoda damo, ale to dobry początek. Dobra, to mamy. Dużo tu tego, ale będę miała udowodnione i jak będę czegoś chciała się dowiedzieć, to będę miała wszystko sobie tutaj. Tutaj nie. Tu byliśmy. Okej. Okay. Avalon, Leili, Ligon, Nick, Scott, okej. Okay. Paula, chodź, jesteś w samą porę, zaraz zaczynamy zabawę. Kim jest...
Kim jestem? Tylko przekręcone nazwy. Mistrz Lochu Dawe. Roxy Music. Rara Rasputin. Randall Szary. Nie wiem. Kim jestem? Tylko przekręcone nazwy. Kubuś Pan. Pies w butach. Cruella Sazon. Babciuszek. Bo dobra, bo jesteś Cruello, masz super ubranie. Genialnie, idealna nazwa na następny tydzień mody w Paryżu. Kim jestem? Królewna Śmieszka, Harry Water. Zielony kapturek, Smash Mood? Jezus, nie wiem. Harry Water. No, mógłbym się tak nazywać. Kim jestem? Scott. Jackie Daytona. Saperman. Hopalong Dracula. Bootsy Kulen. Jesteś Dracula. Fajne. Dobra, teraz Paula, ale tylko przekręcone nazwy. Paula, gdzie się wybierasz? Gra się jeszcze nie skończyła. Dobra, no. Okej. I to tyle, tak? Okej. W porządku. Ktoś tu jeszcze jest? Jest Alex i Herman. Ciekawe, ciekawe połączenie. Film będzie mega długi, ale warto. Szczerze mówiąc, no przyznajcie, że warto. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałaś do Stajni Orwik, beznadziejny chuligan, który nic nie wiedział o jeździe konnej. A teraz spójrz. Dalej nic nie wiesz o jeżdżeniu, ale już nie jesteś taka beznadziejna. Hej! Pamiętam, jak przez mgłę, że dawno temu zajmowałam się maszynami w Stajni Orwik. Nawet nie wiem, kiedy ostatnio dłubałam przy jakimś silniku. Cieszę się, że mogłam obserwować twój rozwój. Zdeterminowana, zaangażowana, odrobinę bardziej odpowiedzialna. O, Herman, przestań, bo jeszcze się rozkleję. I nikt już nie zgłasza przypadkiem wysadzonych samochodów. Hej, wtedy nie wiedziałam, że strzelam błyskawicami, od teraz wszystkie samochody będę wysadzać celowo. Aha, gdy byłem zamknięty w get, coś tam się zmieniło. Staniorwik zaczęła sprzedawać konie, południowe kopyto i mistwal otworzyły się na odwiedzających, a ty wyglądasz zupełnie inaczej. Ile oni ci tam trzymali? Kilka tygodni? Wydawało się, jakby to było kilka lat. Gdy było naprawdę źle, to nie myślałem o swoim gnieździe... To nie myślałem o swoim gnieździe rodowym, czyli zamku Claymore, o mojej chatce na terenie stajni Jorvik. Zupełnie zapomniałam, że masz zamek. Co? A to chyba z tego. Ze stajni marzeń, tak? A ten samochód to... Z komiksu? Czy ze Starshina? Nie mam pojęcia. Tak długo nikt o nim nie mówił, że już zaczynałem sam o nim zapominać. O, dowiaduję różnych rzeczy. Okej. Co tu jest jeszcze? Profesor Hayden, Big Bonnie i Baronowa. Na wszystkie śruby i cały smar, ech. Coś się stało, pani Bonnie? Poprosić kamerdynera, żeby wrócił z panią do szpitala? Nie, dziękuję, to nic takiego. Takie wielkie imprezy sprawiają, że mam motyle w brzuchu. To może profesor będzie potrafił pomóc? Jest entomologiem. Nie chcę mu przeszkadzać. Harump. Co? Hemp. Zdecydowanie za dużo tutaj ludzi, jak można tolerować ten cały zgiełk i dobrą zabawę. Ależ takie właśnie są gale, profesorze. Spotykamy się i rozmawiamy o przeszłości. Pamiętam, gdy opona była zamknięta i spokojna. Szkoda, że już tak nie jest. Nie było tutaj żadnej zabawy, było idealnie.
Oglądanie się za siebie niczego nie daje, trzeba patrzeć naprzód, liczy się tylko przyszłość. Uczenie się na błędach sprawia, że ich nie powtarzamy. Udawanie, że przyszłość nie miała miejsca, prowadzi tylko do kłopotów. Nie chcę myśleć o przyszłości, dlatego lubię zegary, bo one się nie cofają, zawsze idą naprzód ku przyszłości. Oby ta przyszłość sprawiła, że znikną z tego przyjęcia. Okej. To też już mamy i wszystko, tak? Nie pominęłam nikogo. Wydaje mi się, że tutaj ktoś jeszcze jest, w sensie... Aha, jest, no. Co? Okej. Beatrice, Luciana i Lily Bones. Olety, co za wspaniały kostium galopującego Thompsona, ale nie za wcześnie na Halloween? We fioletowym kucyku są lepsze kostiumy. Widziałaś, jak Green na sprzęt do cosplayu rycerzy Unistry? Jak z filmu. A kostiumy Canterelli są tak szczegółowe, że Talia wykorzystuje je w swoim nadchodzącym filmie. Proszę się nie smucić, dałabym panu piątkę za starania. Dumum. Luciana, co twój klub sądzi o nowej hali jeździeckiej? Emma i Kałuża uwielbiają nową arenę do skoków przez przeszkody, a ja i Siri trenujemy working equitation w hali do wjeżdżenia. Loretta jest niesamowicie wdzięczna za nowe szatnie. Teraz bobkaty mogą zawsze wyglądać doskonale. A co z twoim klubem, Lily? Czy Bulldogs miał już szansę wypróbować ten nowy obszar? Pewnie, świetny dach. Tak, zainstalowali dużo lepsze oświetlenie sufitowe, o wiele łatwiej trenować nocą. Nie chodzi mi o prawdziwe dach, jest tam mnóstwo miejsca do jeżdżenia, a widoki są po prostu wspaniałe. Chyba niezbyt bezpieczne. Spokojnie, nasze konie mają kaski. Co? To już było, okej. Jakby, oj. No, już wystarczy, już koniec. Hej, koniec. No. I nie ma nikogo więcej, prawda? Wszyscy to już. Dobra. Jeju, jakie to było długie. Jak ten odcinek jest długi. Jejsiu. To chyba byliśmy, nie? Tu też. No dobra. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Pokazałam wam wszystko, dosłownie wszystko na dzisiaj. Nie wszystko, przepraszam. Przepraszam, jeszcze się skoczymy do Murland. A, już chciałam kończyć. Jeszcze się skoczymy do Murland zobaczyć to nowe ogłowie, które jest w sklepie dla Lifetime'ów. I można sobie tak po prostu odebrać. A, fajne brązowe. Tylko one były jakieś dziwnie przedstawione, jakby... Nie za bardzo ogarniam, o co w nim chodzi. I patrzcie, Murland puste. Wszyscy ludzie są tam na tym festiwalu. Ej, nawet się tak mocno nie zacina. Nie, no jednak się zacina. Dobra. Butelka? Nie, to kot. To kotek. Okej, sklep z bon... O, tu jest butelka. Daj mi tą butelkę. No dobra, nieważne. Nowość. O, siodło. Haftowane celtyckie siodło. Ej! Ej, mnie to chyba dawno nie było. Nowość. Pokaż się, koń. Koń. Okej. O nie, inwentarz mam pełny. I taki czapraczek. I takie siodełko. Z pełnym tym. Tą czapkę sobie wezmę też. No dobra. Teraz to już naprawdę wszystko. Wszystko pokazałam. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. I no, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć! Jeszcze tak chwilka, bo znalazłam tutaj, jak sobie stoją Fripa i Anę i sobie z nimi też porozmawiamy. Tak na sam koniec. Siedzą sobie. Zanim mroczne jeźdźcy uwięzili mnie w Pandorii, czas ciągle mi uciekał. A potem się zatrzymał. Wydawało mi się, że byłam w tym krysztale wiele lat. Gdy jednak też teraz wróciłam, potrafię zapomnieć, jaki mamy dzień, ale potem przypominam sobie jakiś szczególik z dzieciństwa, jakby to było wczoraj. Czasami mam wspomnienia, które nie należą do mnie, jakbym
jakbym była sobą, ale jednak kimś innym, czym traciła kontakt z rzeczywistością. Jorvik to wyjątkowa sieć rzeczywistości i czasów. To zupełnie naturalne dla ludzi, że niekiedy im się wydaje, jakby rok był dniem albo dzień rokiem. Free, przecież wiesz, że chodzi o coś poważniejszego. Ech, nawet zanim zostałaś uwięziona, twój umysł był mocniej wyczulony na działanie Pandory, dlatego byłaś pierwszym miejscem duszy, który mnie znalazł. Nie rozumiem. Jesteś Anne von Blissen, jesteś niesamowitą młodą kobietą, która żyje tu i teraz. Jesteś także mistrzynią Kręgu Słońca i wiecznym jeźdźcem Concord. Nie obawiaj się, Anne, nie tracisz kontaktu z rzeczywistością. Twój umysł po prostu próbuje znaleźć równowagę pomiędzy dwiema rzeczywistościami. To niełatwe zadanie dla człowieka, niełatwe nawet dla mnie. Ten ciężar to twoje przeznaczenie, ale nie jesteś sama. Czy naprawdę jesteśmy bezbronni w starciu z przeznaczeniem? Co o tym sądzisz, Paula? Wierzę, że Aiden ma dla nas jakiś plan. Nie wiem, czy wierzę w los. W życiu to my jesteśmy kowalami własnego losu. Powiedzmy, że Aiden ma plan. Jeśli masz rację, to mam nadzieję, że miejsce, do którego nas prowadzi, wynagrodzi nam wszystkie napotkane na drodze problemy. To bardzo poważna rozmowa, jak na taką radosną okazję. Może odłożymy pytanie o wszechświat na bok i zjemy trochę tortu?